Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym wyjść na ulicę i zapytać o coś naszych rodaków. Cześć! Ale zanim to nastąpi, będę musiał poddać się drobnej metamorfozie. Oczywiście nie obędzie się bez pomocy specjalistek. I odrobiny ciuchów. Także zapraszam. Słuchajcie, jesteśmy już po metamorfozie. Sam nie dowierzam w to, co widzę. A teraz idziemy na miasto. No, słuchajcie, jesteśmy na mieście. Teraz idziemy się troszkę ludzi popytać o coś. Takie pytanie mam. Także ruszamy. Hello! Ile byście dali mi lat? 18. 23. Dobry. Ile byście dali mi lat? 28. Hmm. 30 parę? 48. Ja taka nieuczesana dzisiaj. No, a ja jestem kobietą czy mężczyzną? No to zależy od ciebie. Kobieta. Czy raczej, nie wiem, mężczyzna, kobieta, nie wiem. Dziewczyna. O, bardzo dobrze, podoba mi się to. A jaką płeć? Mężczyznę. A skąd taka pewność? Może po prostu zjadłam surowe jajko. Kobieta. A jaki jestem płci? Niestety, nie wiem. Kobieta. Dobrze, 1-0 dla nich. Idziemy dalej. Jestem taka crazy. Cycek mi się obsunął. Cześć, co tam? Cześć. Słuchajcie, ja mam takie pytanie do was. Czy słyszeliście może o gender? Gender. Jak to, przepraszam? Gender. No temat gender. Czego? Gender. Nie. Idziemy dalej, tutaj jacyś chłopcy idę, zaczepię. Hallo. Siemanko. No, oprócz słowa angielskiego nic mi nie przychodzi do głowy. Co? Czy słyszeliście może o czymś takim jak gender? Tak. Słyszałem, a... O co tam chodzi, bo ja nie wiem. Próbuję się dowiedzieć. To jest nauka o zmianach, znaczy rozróżnieniu między płciami. Między płciami. I to jest takie fajne, czy to jest takie niefajne? No wybieranie jakiejś tam płci, tak? Każdy sobie wybiera, decyduje, tak? Czy jest kobietą, mężczyzną, coś w ten deseń? Hello? Czy słyszeliście może o gender? Znaczy ogólnie jest mnóstwo kontrowersji. Ale większość osób dokładnie nie wie, co to jest i mnóstwo jest skandali, znaczy nie skandali, co? O łososiu, który nie wie, jaką ma płeć i w sukience pływa. Czy słyszałeś może o gender? Owszem, słyszałem, ale przepraszam, nie mam ochoty o tym rozmawiać. No trudno, jakoś ten tam będzie, nie? Teraz sesja, nie mieliśmy czasu się zastanawiać.
Teraz tylko nauka nam w głowie. Dokładnie. Właśnie, płeć na drugim miejscu. Najważniejsza jest nauka. No, chodzi o to, że jeśli facet na przykładzie chce sobie siedzieć w domu z dziećmi, to siedzi. Kobieta chce iść do pracy, to pracuje. Jestem jednak rozpoznawana bardzo. No coś słyszałam, ale ja nie wiem. Mówi się, pierdolu studia, zostań kobietą. Dlaczego? Nie. Się mówi. Nie, nigdy nie słyszałem tego. Ja też, wymyśliłem na żywo. Cybermarian, kojarzysz? Cybermarian. A no, no. No to ja przebrany. Idę sobie dzisiaj leczę. A ty. No dobra, to wystarczy na dzisiaj. Muszę sobie odbić jakoś ten dzionek i... walnąć jakiś czteropak. Także dziękuję za uwagę. Marianna Gender pozdrawia. Do usłyszenia. Jak teraz wrócimy?